Za nami kolejna edycja zmagań sportowych w siatkówce plażowej w Wielczu-Laskowicach. Turniej jest piątą edycją turnieju o Puchar Burmistrza Wielczu-Laskowic w siatkówce plażowej. Po wybudowaniu boisk do siatkówki plażowej impreza zyskuje na randze. Rozszerzamy liczbę drużyn, która w niej uczestniczy. We wczorajszym turnieju mężczyzn wystąpiły 23 pary, natomiast dzisiejszy turniej kobiet przyciągnął 16 par. Wszyscy walczą o nagrody i o Puchar Burmistrza Wielczu-Laskowic. A zasady turnieju są proste. Pary zaczynają swój udział po lewej stronie. I ideą tego systemu jest, że gra się do doznania drugiej porażki w turnieju. Po pierwszej porażce spada się na prawą stronę drabinki, czyli po pierwszym przegranym meczu także można dojść do finału, który znajduje się tutaj. Zasady siatkówki halowej i plażowej są podobne, jednak gra na piasku daje większe pole do popisu pojedynczym zawodnikom. Siatkówka plażowa scharakteryzuje się tym, że tylko gra się w duecie. Grają dwie osoby, na hali gra sześć, czyli no, ma się tutaj dużo częstszy kontakt z piłką i dużo większy wpływ na grę, bo w każdej akcji dotyka się piłki. Praktycznie się na hali czasami jest tak, że przez parę akcji można nie dotknąć piłki. Te cechy gry docenia utytułowana zawodniczka Faurecji Karolina Woźniak. Widać tutaj większą indywidualność zawodnika i nie jest tak zwracana uwaga na wzrost, którego nie mam do grania na hali. Dużo więcej ludzi zaczyna w to grać, jak widać turniej ma dużo par i wszyscy są zainteresowani raczej. Co ciekawe, Karolina podczas turnieju o Puchar Burmistrza nie wystąpiła ze swoją sportową partnerką. Dzisiaj gram z mamą. Z osobą, która w sumie zaszczepiła we mnie tą miłość do sportu. I dzięki niej zaczęłam grać w siatkówkę. A dziś młoda zawodniczka ma na koncie 9. miejsce w Mistrzostwach Polski. Od kilku lat zawodnicy Faurecji mogą korzystać z profesjonalnego boiska, jakie powstało przy Centrum Sportu i Rekreacji. Boiska pozwalają na rozegranie profesjonalnego turnieju tak jak dzisiaj, ale stanowią też fajne miejsce do gry w siatkówkę plażową dla amatorów. Cieszę się z tego, ponieważ ta siatkówka w Wielczu-Laskowicach bardzo się rozwija w ostatnim czasie. Turniej o Puchar Burmistrza Wielcza-Laskowic przyciągnął 80 zawodników. Wyniki znajdują się na stronie internetowej TS Faurecja Walej Wielcz-Laskowice.